Żywność wysokiej jakości, produkt regionalny, tradycyjny i ekologiczny. Taki tytuł miała konferencja zorganizowana przez Urząd Marszałkowski. Producenci, restauratorzy, właściciele pensjonatów i gospodarstw agroturystycznych z Warmii, Mazur i Powiśla spotkali się w Starych Jabłonkach, żeby dyskutować i wymieniać doświadczenia na temat wytwarzania regionalnej żywności, ale nie tylko. Z pewnością wszystkie kwestie są istotne, a więc świadomość tej dużej rodziny, która dba o dziedzictwo kulinarne, wsparcie samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, wsparcie również instytucjonalne. Również trzeba odnajdywać się na rynku, trzeba po prostu też tą dystrybucją żywności w jakiś sposób nie tylko reklamować, ale po prostu zwyczajnie zarabiać w obrębie poszczególnych restauratorów, poszczególnych producentów i to ma miejsce. Także te dobre praktyki, te dobre przykłady, te wzajemne relacje uświadamiają, że nie tylko walory promocyjne są istotne, ale w sposób zwyczajny można powiedzieć, że gospodarczo promując, wytwarzając, sprzedając zdrową, ekologiczną żywność tradycyjną, można się utrzymać, można zarobić, można prowadzić działalność gospodarczą. Oprócz informacji typowo gospodarczych i biznesowych, podczas konferencji można się też było dowiedzieć m.in. o historii kulinarnej naszego regionu, o tym jak ważne jest krzewienie kulinarnego dziedzictwa i powrót do tradycyjnych potraw. Dzisiaj jest zainteresowanie w ogóle jedzeniem z różnych powodów, z powodu diety, zdrowia, ekologii, tradycji, wspomnień, nostalgii. Najróżniejszych powodów, które jakoś się zazębiają w Polsce w ogóle, a na takich terenach jak województwo warmińsko-mazurskie, czy nie wiem, zachodniopomorskie, czy dolnośląskie w szczególności, ta tradycja, ta pamięć jest trochę przerwana albo nie jest związana do końca z tym miejscem, albo od niedawna. Natomiast jest to ważne dla turystyki, dla oferty gastronomicznej, a więc dla biznesu, dla miejsc pracy, dla promocji i w tym sensie może być pożyteczne, żeby ta opowieść o jedzeniu, lokalnym jedzeniu współgrała z zabytkami, ze zwiedzaniem, z jakimiś postaciami znanymi w regionie, na przykład tutaj z Krzyżakami, Kopernikiem czy Prusakami, Mazurami żyjącymi przed wojną. Między innymi, nie tylko oczywiście. Konferencja zorganizowana przez Urząd Marszałkowski to była doskonała okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy producentami żywności regionalnej. Ci, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z wytwarzaniem tradycyjnych wyrobów, mogli posłuchać rad swoich bardziej doświadczonych kolegów, którzy na trudnym rynku utrzymują się już od kilkunastu lat.